Witam wszystkich koleżanki, kolego z Facebooka To was przyjaciel Dawid Jasper Dzisiaj chciałem robić pewien poradnik Bo chciałem wam pokazać jak zainstalować GTA San Andreas Multiplayer Żebyście mogli nagrać ze mną live'a na serwerze I grać ze mną na moim serwerze Pierwsze robimy, wchodzimy na naszą wyszukiwarkę Google I tutaj Mamy dwa filmiki I jak widzicie w tych filmikach Link będzie podany w opisie tego filmiku mojego klikamy tutaj w ten link, to znaczy nie w ten pierwszy, tutaj w ten, tylko wtykamy w ten drugi, yy, ale ja zrobiłem to inaczej, pokażę jak zrobić. Kopiujecie, yy, musicie ten tytuł yy, zaznaczyć. Wchodzimy tutaj w Google, musimy wejść w Google i później wklejamy ten tytuł. O, ten tytuł musicie wkleić i później po wklejeniu tytułu wchodzicie w ten opis tutaj, szukacie go na Googleach sy a kreska my p my jak mama p P jak patryk 0.3d ry gta sandra San program później klikacie tutaj na niego i tutaj y, klikacie w tą okienko klikacie tutaj w to okienko pobierz i tu wyskoczy wam dwa okna. Będziecie mieli download pierwsze i od drugie. To klikacie to pierwsze i pobiera się tu ja wam program. Program wam się pobiera. I po programie tego programu musicie go wypakować na, yy, na dysku D, yy, znaczy na dysku na pulpicie. Musicie zrobić folder i wypakować go na pulpit. I po wypakowaniu go. Ja już to pobrane mam, więc nie będę wam pokazywał. Klikam na drugi filmik. I w filmiku klikamy Będzie link w opisie podany jak pobrać Klikamy w ten link I tutaj mamy e, Instalkę do GTA San Andreas Instal to znaczy e, Instalkę do GTA San Andreas Więc jak chcecie będziecie mogli grać ze mną Ja e, już tą Instalkę mam więc wam pokażę I tu klikamy e, Pobierz GTA San Andreas To jest bez wirusów Jest ogólnie free za darmo Więc możecie pobrać tą grę bez wirusów, klikacie pobierz i później wyświetli wam się na waszej wyszykiwarce. Google Chrome żeś pobiera. I tu mam tą instalkę, klikamy Next, i tu wam wyskoczy taka instalka. Robicie Next, robicie otwórz tutaj tym przyciskiem z tymi, yy, kwadracikiem. I tutaj yy, zrobić musicie zrobić na dysku D. Granie będzie wam działać. Na dysku C, bo sprawdzałem kilka razy z rzędu Musicie zrobić to na dysku D Program, musicie zrobić nowy folder, klikając tutaj Stwórz nowy folder yy, Musicie stworzyć folder GTA XD Dlatego, że tylko na, ty na tym folderze jak stworzycie będzie Wam działać Bo wiem, bo sprawdziłem to kilka razy I wiem, że na dysku C nie będzie działać I po zainstalowaniu GTA San Andreas, Jak Wam się zainstaluje, to wyłączę Klikacie instalkę do programu. Klikacie instalkę do programu Gitas Andras. Ona mi się tu zaraz uruchomi. Musimy jeszcze raz kliknąć. Bardzo przepraszam, ale to się zaraz uruchomi. Zaraz się uruchomi. Yy, o, uruchomiło się jak widzicie. I klikacie tutaj to pierwsze next. Później usuwacie tę kreskę, kopiujecie tytuł Geta San Andreas. Znaczy nie, możecie nie kopiować, ale ja wam pokażę w inny sposób. Po prostu klikacie tutaj. Otwórz. I później po otwarciu. Bardzo trzeba by się otworzyło dwa razy. Klikacie w dysk D. Dysk D. Szukacie gdzie macie tu GTA San Andreas I klikacie next I później install I po zainstalowaniu tego programu Klikacie tutaj ikonkę wchodzicie tutaj Później Schodzicie na dół Na sam dół Klikacie tutaj macie GTA San Andreas i tę ikonkę i taka ikonka wam wyskoczy. O, taka ikonka. Yy, z taką dziewczyną w okularach. Ale musicie pierwszą tą ikonkę znaleźć. Gdzie macie ją. I po kliknięciu tej ikonki, klikacie na nią tylnią myszką. I tu yy, pisze, stwórz. Yy, klikacie tutaj. Stwórz skrót na pulpit. Na pulpit. I stworzacie skrót na pulpit, klikając tutaj. To od góry jest od dołu jest pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, szóste ok, y, Szósta funkcja I klikacie na to Pulpit, stwórz skrót Ja już mam tu skrót stworzony Teraz wam pokażę, że GTA Sandals działa yy, I wszystko jest prawidłowo, wszystkie linki będą w opisie Jak pobrać GTA Sandras? San jeśli macie jakieś pytania piszcie do mnie pod filmikiem Postaram się, jak najszybciej, Wam odpowiedzieć, coś. Yy, odpowiedzieć Wam, yy, po prostu, i doradzić Wam, jak to zrobić. Więc piszcie mi pod filmikiem, jeśli Wam się uda to zrobić. A jeśli Wam się nie uda tego zrobić, to po prostu yy, napiszcie mi na Facebooku, będzie podany link na czacie. I po prostu napiszcie mi tam na Facebooku, zaproszcie mnie na Facebooka, napiszcie mi, albo napiszcie pod filmikiem. Jak napiszcie pod filmikiem, od razu Wam odpiszę. Więc y, proszę was też, żebyście ten filmik Zaskrubowali Dali łapkę w górę pod nim, że się staram y, Zostawili fajny komentarz Zajebisty, bardzo proszę moich fani Moich fanów o to proszę Wszystkim, proszę y, też y, Mojego kolegę Damiana Raymana, żeby coś to zrobił Bardzo cię o to proszę Żebyś to zrobił jeszcze dzisiaj I jak widzicie, pokazuję wam Tutaj uruchomiła się, uruchamiam ten program I tutaj Po uruchomieniu programu z tą dziewczyną, to jest ikonka do internetu do Gita Sandras. Yy, Gita Sandras. Klikniemy jeszcze raz na nią, żeby nam się uruchomiła. Jak widzicie, musimy chwilkę poczekać, żeby się nam uruchomiła. O, i uruchomiło mi się. Jak widzicie, tu na dole, po lewej stronie mamy trzy opcje. Pierwszą tutaj, drugą i trzecią. to klikamy na to środkowe, i tutaj wam się. Lista serwerów. Tutaj wam się wyświetli lista serwerów, które możecie wejść. I klikacie tutaj. Klikacie tutaj byle jaki serwer. Ja kliknę sobie ten. Tu wpisujecie swoje imię. Tylko imię wpisujecie. Wpisujecie tylko swoje imię. Ja wpiszę sobie Dawid. Dawid. I potwierdzacie tym pierwszym przyciskiem. I od razu gra wam wchodzi na, wchodzicie na serwer. I tam nie podajecie maila ani niczego, tylko podajcie tutaj, włączcie tutaj swoje imię, klikacie potwierdź I gracie w GTA San Andreas Więc na dzisiaj będę kończył ten filmik Myślę, że ten filmik Wam się spodobał, czekam na rączki na tak, komentarze, jeśli macie jakieś pytania i Wam nie wyjdzie instalacja i, u, i zrobienie gry, to piszcie albo na Facebooku, yy, piszcie do mnie, albo, yy, albo za, zaproście mnie na Skype'a i o, ja wam tu po, postaram się Wam to zrobić, albo po prostu napiszcie mi pod filmikiem, a w drugim filmiku pod opisem będzie drugi filmik zrobię, czy GTA San Andreas działa że działa GTA San Andreas i serwery działają, że gra jest prawidłowo zainstalowana i wszystko działa prawidłowo. Więc pod tym filmikiem w opisie też dajcie rączkę na tak, komentarz, zaskrubujcie ten filmik dla mnie. Yy, kliknijcie dzwonek, żeby być na wyżąco z moimi filmikami. Bardzo Was o to proszę. No i to będzie wszystko. Drugi filmik zakręcam, nakręcam za 5 minut, więc od razu też pod filmikiem w opisie dajcie rączkę na tak, komentarz i zaskrubujcie go. I kliknijcie dzwonek. Bardzo was o to proszę. Jest godzina 1:22. Myślę, że filmik się spodobał. Życzę Wam miłego dnia i pozdrawiam Was. Dawid Jasper.